wieszczka. No, kreatyn siłą rzeczy jest mocno wyrzucony na zewnętrzną i zobaczmy, o, tutaj delikatne trącenie tylnym kołem, ale nie na takie, które by zaważyło o tym, że kreatyn może w jakiś sposób... Ale tutaj zerkał na lewą stronę, zerkał na lewą stronę i prawdopodobnie przez ten delikatny odrobinę brak koncentracji, no tamto wyjście z łuku, ten tor jest troszeczkę inaczej poskładany, że tak powiem, wpisany w te obręb bojek 11 już pracuje z kolejnym juniorem. Pracuje na czwartym polu, pracował nad czwartym polem, bardzo blisko bandy ustawił się Troy Bachelor. No nie jesteśmy w stanie ocenić, czy on wziął nowy motocykl, czy nie po tej naradzie. No ale wiadomo, że trzeba szukać tu, gdzie się da. To zdecydowanie. Bo nam po prostu zasłania banda i widzimy tylko, że jest bardzo blisko ustawiony Troy Bachelor tego płotu. Krystian Pieszczek i Jason Doyle, Andreas Jonsson i Troy Bachelor. No i w kontekście tego, co mówił Marcin, oddając nam głos, też liczymy na to, że może jakaś niespodzianka będzie, a na tym samym jedzie mamy informację. Ale jedzie z czwartego pola, które jest bardzo dobre w dniu dzisiejszym. Troy pokazał w poprzednich biegach, że ma doskonałe starcie, gorzej troszeczkę z połapaniem trajektorii losu na rybnickim toku. Pieszczek, Jonsson, Doyle i Bachelor, bieg numer 11. No i najlepiej teraz zielonogórzanie, a więc Jason Doyle. No i doskonała jazda dzisiaj. Dyspozycja Jasona Doyle'a w chwali Fleminga Graversena, jak widać, opłaca się ta praca. Podobnie przed meczem chwalił również współpracę z Ryszardem Kowalskim Krystian Pieszczek, który postawił na silniki Made in Poland, a tak naprawdę Tune in Poland, ale walczy, nie poddaje się jeszcze Andreas Jonsson. Na ostatniej pozycji na razie jest Troy Bachelor, walczący chwilowo sam ze sobą. No, rzeczywiście trudno jest czasami wjechać z marszu, no nie każdy potrafi to zrobić tak, jak zrobił to Rafał Sząbierski. Prowadzenie 5 do 1 cały czas dla zielonogórzan. Doyle i Pieszczek, fantastyczna jazda parą, no niewiele tam może zrobić, aczkolwiek cały czas próbuje Andreas Jonsson, teraz bardzo blisko Krystiana Pieszczka, wypuszcza się trochę szerzej, ale czujnie, czujnie, ach czujnie teraz Krystian Pieszczek, ale czy nie za szeroko? No odrobinę może za szeroko i Andreas Jonsson przerywa tę dominację 5 do 1 przynajmniej. Ależ teraz dramatycznie wyglądająca sytuacja Krystiana Pieszczka na ostatnim okrążeniu. W związku z powyższym sędzia ma pełne prawo do tego, ażeby uznać ten wynik, który miał miejsce przed tym feralnym wydarzeniem. Na szczęście ręka w górę, prawy palec, to po amerykańsku znaczy, że chyba wszystko jest okej. No tak, nie wyglądało to dobrze, ale w kontekście tego, co mówiłeś przy upadku Rafała Sząbierskiego, że czasami te wypadki wyglądające najbardziej niewinnie, najmniej widowiskowo. Ale tutaj Krystian chyba... od razu się podniósł. Zobaczmy, szczerze powiedziawszy, to przywiązywałem większą uwagę do zawodników jadących na pierwszym, drugim miejscu. Tu na wyjściu o bandę zahaczył hakiem najprawdopodobniej. Myślę, że zobaczmy jeszcze raz. Nasi koledzy to zaraz zweryfikują w parkingu. Chociaż mamy kamerę z drugiej strony, ale tak, to chyba było takie troszeczkę jakby... No, bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ w Troy Bachelor no, niewiele zabrakło, aby zahaczył Krystiana Pieszczka, który tak jakby no, z wyjścia z łuku wszedł w taką bardziej przyczepną